Nie będziecie wiedzieć, co się dzieje w tej książce. W ogóle zapomnijcie o tym, że będziecie rozumieć cokolwiek z tego, co się dzieje tutaj. Aż gdzieś tak od środka i zostawię taką, nie wiem, jakąś lepkość, taka jakaś. Cześć, dzisiaj będzie krótko i będzie o książce, o której trochę trudno opowiedzieć z tego względu, że cokolwiek wam zdradzę z fabuły tej powieści, no, będzie z jakimś spoilerem i najlepiej jest tę książkę odkryć samemu. Aczkolwiek postaram się właśnie zagłębić nieco w to, co znajduje się w Sundial, czy też w Sundialu. Myślę, że możemy spolszczyć tę nazwę, bo jest to nazwa miejscowości, nazwa domu, w którym wychowała się nasza główna bohaterka, to znaczy jedna z głównych bohaterek, Rob. I Rob jest nauczycielką, ona jest matką dwóch dziewczynek, Kali i Annie. Kali jest starsza, Annie jest młodszą siostrą. I nasza bohaterka Rob ma też męża, który nazywa się Ewing, a tak spłaszczając to Irving, więc zostaniemy przy Irvingu. Ta książka jest drugą książką, która wychodzi na rynku polskim autorki, która nazywa się Catriona Ward, czy też Catriona Ward. Trochę mi jest trudno operować między tą angielską wymową a polską, więc uznajmy, że w tym filmie po prostu będę po polsku wymawiał wszystkie nazwy własne, imiona i nazwiska. Okej. Zatem Catriona Ward napisała Ostatni dom na zapomnianej ulicy i to jest jej najpopularniejsza książka w tym momencie. Zyskała ogromną, ogromną popularność, nie dziwię się, dlatego że no, jest po prostu znakomita w mojej opinii. Catriona Ward lubi bawić się narracją, ona uwielbia eksperymenty takie właśnie narracyjne i wprowadza w tych dwóch książkach kilka perspektyw, na przykład tutaj jest perspektywa kota. I nie pytajcie, bo wam nie odpowiem teraz czemu. Gdybym wam odpowiedział, to zepsułbym zabawę, ale ten kot jest tutaj jednym z większych walorów, moim zdaniem. I ona potrafi działać na czytelnika, potrafi wprowadzić w taki stan niepokoju, niepewności. I te książki są porąbane obie, a ta chyba jeszcze bardziej niż ta pierwsza, którą czytałem. To jedna z moich ulubionych książek tego roku. Nie wiem, czy wspomniałem, więc wspomnę raz jeszcze. Rekomenduję. Ona była takim oderwaniem od rzeczywistości i potrzebowałem wtedy czegoś, co właśnie jest nieco nietypowe, eksperymentalne, co mimo, że wiedziałem, jak się skończy, to nie był minus. Po prostu bawiłem się przy niej świetnie. No i jest to fajna rozrywka po prostu. Jak to przy horrorach, thrillerach, bo to jest jedno i drugie, możemy tak to określić. Ostrzegę już teraz dla osób nieco wrażliwych na pewne tematy, o jakie tematy mi chodzi. Jest tutaj okaleczanie zwierząt, eksperymenty na zwierzętach, zabijanie zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami. Więc jeśli ktoś z was, któryś z was jest bardzo wrażliwy na tym punkcie, to proszę uważajcie i ostrzegam, że takie treści, no, taką treść tutaj znajdziemy i to jest naprawdę duża część tej powieści. Mimo, że tych fragmentów nie ma aż tak wiele, to ta przeszłość naszej Rob opiewa wokół głównie psów i zwierząt, które pojawiają się na pustyni i są tutaj przeprowadzane no, eksperymenty na zwierzętach, psach na przykład. Zatem warto o tym pamiętać, sięgając po Sundial. I to jest książka przełożona przez Martynę Tomczak. Tłumaczenie jest świetne, czytało się tę książkę znakomicie. I ja czytałem ją już chyba parę miesięcy temu, zanim jeszcze wyszła. Nie wiem, czy to był czerwiec czy lipiec. Czwarta strona kryminału, udostępniłam już wtedy tekst. Ja tej książki nie objąłem swoim patronatem medialnym, dlatego że zrezygnowałem z obejmowania książek patronatem medialnym i moje logo już raczej na żadnej książce się nie pojawi. Tak po prostu zdecydowałem. Nie zmienia to faktu, że czuję się takim trochę ambasadorem tej autorki w Polsce, głównie ze względu na tę powieść, którą rekomendowałem w tamtym roku. I tę też mocno będę wam polecał, mimo że tak leciutko bardziej podobała mi się ta poprzednia. Tej wystawiłem 4 na 5 gwiazdek, ale nie wiem, czy nie zwiększę tej oceny do 5, bo im więcej czasu mija, tym bardziej tę książkę lubię i ona gdzieś tam jednak we mnie siedzi, wraca do mnie i rozmawiam o tej książce z osobami, które teraz ją czytają i wciąż możemy podyskutować o nowych elementach, które gdzieś tam się, nie wiem, pojawiają, znienacka wyskakują i mam takie poczucie, że kurde, może nie widziałem tego wcześniej, nie wiedziałem, że to jest aż tak fajne, tak dobrze zrobione. Mówię głównie o tych elementach
które możemy określić tymi, które działają na nasze wnętrze i taki wewnętrzny strach wywołują. O, może tak, bo co jest moją taką główną rzeczą, na której chciałbym się skupić, to to, że tutaj wszystkie postacie są niefajne. One raczej nie są do lubienia. One nie są postaciami, którym można zaufać. Czy to Rob, czy Kali, która tutaj jest no też jedną z ważniejszych postaci, bo mamy tutaj perspektywę Rob, Kali i one się przeplatają nawzajem. Plus poznajemy praktycznie całą przeszłość Rob, czyli matki. I matka w pewnym momencie wywozi naszą Kali, już tutaj przechodzę do fabuły i tego, co się dzieje na początku. Matka wywozi naszą Kali na pustynię, właśnie do Sundial, do tej miejscowości. To jest pustynia Mojave w Stanach Zjednoczonych, to się dzieje. I one tam jadą, dlatego że nasza Rob zauważa, iż jej córka Kali okalecza zwierzęta i trzyma w pokoju ich kości. Dodatkowo zauważa, że Kali rozmawia z duchami i ma swoją wyimaginowaną przyjaciółkę. I kiedy poznajemy perspektywę Kali, to widzimy, jak dziewczynka z tą wyimaginowaną postacią teoretycznie rozmawia. I też możemy się domyślać, czy te wszystkie czyny, o które oskarża ją matka, były prawdziwe bądź nie. Co więcej, to już na samym początku, pierwsze kilka stron, dowiadujemy się o tym, że Irving zdradza naszą Rob i ona mu nie ufa. To jest taka wiwisekcja toksycznej relacji. I nie mówię tutaj tylko o Rob i Irvingu, ale też właśnie o Kali i Annie. Ta cała rodzina jest... Wow. Pogmatwane są wątki rodzinne tutaj. I wszyscy, którzy już skończyli Sundial, potwierdzą moje słowa, bo im dalej w las, tym więcej rzeczy się dowiadujemy. I to mi się bardzo podobało, bo zwrotów akcji jest tutaj kilka. O zakończeniu może później. I możemy się tutaj przygotować na to, że będzie sporo rzeczy, które będą nas wodziły na manowce. Będziemy odkrywać kolejne karty, będziemy się dowiadywać też sporo rzeczy o Rob i o jej siostrze, bo siostra Rob, Jack, też gra tutaj no, pierwsze skrzypce, jeśli chodzi właśnie o przeszłość naszej bohaterki. I ich relacja też jest tutaj bardzo istotna. To, co się między nimi wydarzyło, a było tam sporo przemocy, jest istotne dla tego, co widzimy na samym początku książki, czyli właśnie, że Rob jest z Irvingiem i mają te dzieci swoje. I to, że one, że oni są w tej sytuacji, w tym swoim domu, jest niejako powiązane z tym, co się działo z Jack i z tym, co się działo w Sundial, w tym tajemniczym miejscu na pustyni. I Kali, kiedy zostaje zabrana tam przez swoją matkę, jest przerażona, dlatego że Blada, czyli ten duch, mówi jej, że prawdopodobnie matka chce ją zabić. I my, śledząc myśli Rob, widzimy, że no to może być prawda i w sumie nie wiemy, dlaczego ona tam tę córkę zabrała. Mamy też tutaj fragmenty, gdzie nasza Rob, są takie fragmenty wyjęte z jej, nie wiem, dziennika, opowiadania z przeszłości, które są trochę taką aluzją do tego, co się dzieje w teraźniejszości teoretycznie. I to jeszcze dokłada do pieca. Jesteśmy przez dobrą połowę książki, dobrą połowę, zaznaczam, skonfundowani. Nie będziecie wiedzieć, co się dzieje w tej książce. W ogóle zapomnijcie o tym, że będziecie rozumieć cokolwiek z tego, co się dzieje tutaj, aż gdzieś do tego momentu, tu, chyba tu. I nie zrażajcie się tym, że nie będziecie wiedzieć. Mi się akurat to podobało, bo ja lubię być tak trochę że zwodzony za nos, ale mogłem się też domyślać i to jest fajne, że Katrina Ward daje osobie czytającej tę przestrzeń na domyślenie się, o co chodzi, no a może trochę połączenie wątków, bo myślę, że gdybym czytał tę książkę jeszcze raz, to zauważyłbym, że da się domyślić pewnych rzeczy i ja nie chciałem się domyślać za bardzo, tylko po prostu dałem się porwać i nie żałuję, bo Sundial wciąga. Wciąga jak pustynne piaski, jak tornado po prostu. Płynie się przez tę książkę, mimo że pewnie czytanie jej po ciemku będzie nieco wyzwaniem, niezłym wyzwaniem dla niektórych osób. Tak. Chociaż nie jest to aż taka straszna książka.
pod względem, nie wiem, jumpscare'ów czy czegoś takiego, ona bardziej właśnie oddziałuje tak od środka i zostawia taką, nie wiem, jakąś lepkość, taka jakaś. Kojarzy mi się to wszystko, co przeczytałem tutaj, z jakąś taką mazią na ścianie, która nie chce zejść, która jest taka trudna do usunięcia, jest taka zaraza trochę, jakiś, nie wiem, grzyb i to, nie wiem, takie wszystko jest tutaj zapleśnione, o może w ten sposób. Mimo że mamy tutaj pustynię, żar i to jest wszystko na zewnątrz, ale wewnątrz właśnie jest to takie, ten mrok, ta ciemność, która tutaj wypływa ze wszystkich możliwych elementów ciała naszych bohaterów. Oczywiście tutaj tak w cudzysłowie metaforyzuję. Zatem zakończenie. Na końcu dowiadujemy się rzeczy kluczowych, które dotyczą relacji sióstr, tych małych sióstr, ale też no Irvinga i Rob i tak dalej. To, co dzieje się z Jackie, jak już wspomniałem, jest bardzo istotne. Jestem ciekaw w ogóle, jak wy będziecie odbierać tę książkę, jak wy ją odbierzecie, jak będą te rzeczy na was oddziaływać. Nie wiem, czy lubicie thrillery, horrory, dajcie znać. Ja też widzę, czytałem różne opinie na Goodreads, bo to jest moje takie źródło informacji, jeśli chodzi o książki. Ta książka zbiera różne i noty, i różnie ją ludzie odbierają. Nie dziwi mnie to, bo trzeba też lubić takie rzeczy właśnie dziwaczne, nieco oniryczne. I jeśli wam nie przeszkadza zagubienie w książce, to jest coś perfekcyjnego dla was. Tak. Jest suspense. Jest sugestywna, znakomita, porywająca, przerażająca. Te wszystkie rzeczy się tutaj pokrywają z tą treścią, moim zdaniem, która jest w środku. Chaotyczność może być minusem. Chaotyczność może być minusem dla wielu. Ja też w pewnym momencie traciłem zainteresowanie. Moja uwaga była rozproszona, bo czytałem na czytniku jeszcze przed składem, więc to też mogło gdzieś tam oddziaływać. Bo kiedy się trzyma jednak książkę fizycznie, to nie jest zupełnie inaczej. Więc ta chaotyczność mimo wszystko jest minusem, nawet dla mnie, więc uprzedzam, że to też sprawiło, że nieco tak tę ocenę zaniżyłem, bo mogło być tutaj nieco więcej dopowiedziane nieco wcześniej, tak myślę. I ten początek mógłby być jeszcze lepszy niż jest. Tak. Aczkolwiek to, co jeszcze na plus, to też postacie poboczne, czyli ta rodzina bohaterek. Mówię tutaj głównie o Rob i jej siostrze. No, ta przybrana rodzina. Nie wiem, czy więcej chcę mówić, bo to będą już drastyczne spoilery. Tak. Przeczytam wam kilka fragmentów, żebyście wiedzieli, co i jak. Zatem, jest tutaj na stronie 62 taki dialog między Kali a Irvingiem i tatą. Uważaj tam na siebie, kumpelko, szepnął mi ciepło do ucha. Jesteśmy z tatą najlepszymi kumplami. Jeśli się będziesz bała, zadzwoń. Czemu miałabym się bać? Twoja mama jest trochę niestabilna. I co jest ciekawe, to każdy tutaj sobie coś zarzuca. Kali zarzuca matce, że chce ją zabić, porwać i że jest morderczynią i że jest porąbana. Irving zarzuca swojej żonie Rob, że jest niezrównoważona, że jest niestabilna i nie wiadomo w sumie na co ją stać. Rob zarzuca Irvingowi, że ją zdradza i że jest jej niewierny i że jest porąbany. Ta Annie jest tutaj trochę taką enigmą, aczkolwiek ona też tutaj w pewnym momencie jest dość istotna. I no. Zatem każdy tutaj ma coś do siebie i jest to bardzo, bardzo toksyczne środowisko, jak już mówiłem. Jest to takie, że można się irytować na tę sytuację, ale też pod względem psychologicznym można to badać, bo relacja między Irvingiem i Rob jest niefajna i to już od pierwszych stron czuć. Ja też czułem to napięcie, które między nimi jest. Nie czułem się komfortowo w związku z tym, dlatego że też gdzieś tam moje osobiste doświadczenia wypływały i pamięć działała, ale nie przeszkadzało mi to w bawieniu się i trochę rozplątywaniu tego wielkiego słupa, który tutaj stworzyła Katriona Ward. Dalej. Na pustyni zawsze budzę się o świcie. W pierwszej chwili nie wiem, gdzie jestem, ale to mnie nie przeraża. Strasznie robi się dopiero, kiedy sobie przypominam. Mama jeszcze śpi. Czuję to. Niech wnętrzności mi przegniją, niech mi w oko igły wbiją, śpiewa blada Kelly.
Kalizm. W powietrzu przede mną wyrastają gałęzie drzewa decyzyjnego. Jak powstrzymać Erlinga przed zatrzymaniem przy sobie jednej albo obu moich córek? Dwa, jeśli będę musiała wziąć dodatkową pracę, jak zdołam ją pilnować? Trzy, jeśli nie będę mogła ich pilnować, jak powstrzymać Kelly przed zrobieniem krzywdy Annie? I to chyba wszystko, co wam powiedzieć w tej książce. Rekomenduję spróbować. I to, co widzicie tutaj na okładce, to jest hot stamping, dlatego ona się tak mieni i błyszczy. Dam wam też znać i zostawię link w opisie do dwóch wersji tej książki, dlatego że wydaje nam się, można kupić okładkę twardą, to znaczy twarde wydanie, które też się tak błyszczy i mieni. Jest wersja miękka i wersja twarda dla tych, którzy sobie życzą miło ze strony czwartej strony kryminału. Tak. Piękna i warto mieć. Na półce po prostu. Podzielcie się swoimi opiniami, jeśli będziecie je mieć. Jeśli polecacie jakiś horror, nie Stephena Kinga, i thriller, nie że nie lubię Stephena Kinga, ale akurat może poza Stephenem Kingiem, okay? Także dajcie znać, czy lubicie jakieś takie fajne rzeczy, które mogą. Przy których można się bać, przy których może ja się wystraszę. Tyle ode mnie dzisiaj. Pamiętajcie, żeby wbić na Instagram Talking Cloud, tutaj wam się wyświetli. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Dbajcie o siebie, czytajcie fajne książki i pamiętajcie, że nie jesteście swoimi myślami. Ciao, adios, do zobaczenia.